Najgorsze powietrze mamy jednak w Śródmieściu. Mamy tu kaniony ulic. Ludzie palą w dalszym ciągu w piecach kopciuchach, byle jakości paliwem, a często również odpadami, więc to jest główny problem naszego miasta. Najwięcej piecy kopciuchów zostało w mieszkaniach komunalnych. Tam mieszkają często osoby biedniejsze, których nie jesteś samodzielnie na wymianę. Stąd tak ważne jest, żebyśmy przyjęli w tym momencie w programie Ciepłe Mieszkanie, rządowym programie Ciepłe Mieszkanie, dofinansowanie również dla mieszkań komunalnych, a nie tylko dla mieszkań prywatnych. Takich najemców komunalnych, którzy mogliby potencjalnie przystąpić do programu Ciepłe Mieszkanie, jest we Wrocławiu cały czas kilka tysięcy. Druga kwestia to podniesienie progów dochodowych, przynajmniej do poziomu, który obowiązuje w programie Czyste Powietrze. Oznacza to, że osoby, u których to kryterium dochodowe warunkuje uzyskanie dotacji, będą mogły również łączyć dwa programy, program rządowy i program miejski, i dzięki temu uzyskać wyższą kwotę dotacji. Ostatni postulat to, aby w przypadku tych rejonów miasta, gdzie planowany jest rozwój sieci ciepłowniczej, ale w horyzoncie długofalowym, mieszkańcy mogli skorzystać z dotacji i jak najszybciej wymienili nieekologiczne źródła ogrzewania. Dzisiaj jakość powietrza mamy dobrą, jak pokazują tutaj systemy informacji przestankowej na Wrocławiu, indeks powietrza, niemniej jednak nie zamiatamy pod dywan. Wiemy, że są takie dni, kiedy jakość powietrza jest gorsza. Chcemy, żeby było ich jak najmniej. W ubiegłym roku udało nam się nie przekroczyć tej dopuszczalnej ilości dni, kiedy te normy powietrza są przekroczone, więc to też pokazuje, że działania, które realizujemy od kilku lat, przynoszą efekt.